Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest postacią, której w tym gronie, w tym środowisku przedstawiać nie trzeba. Wszyscy wiemy, kim był, kim jest dla nas, co zrobił, jakie jest jego przesłanie wynikające z tego, czego nauczał i co swoją męczeńską śmiercią przypieczętował, uwiarygadniając swoją naukę, swoje przesłanie. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj w murach naszego wrocławskiego seminarium mamy okazję uczestniczyć w pierwszym w świecie dramacie poświęconym księdzu Jerzemu. Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych gości, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Wśród nich w sposób szczególny księdza biskupa seniora Bronisława Dębowskiego. Witam wszystkich. Wszystkich obecnych. Drogich księży, profesorów, księży proboszczów, siostry zakonne, ojca prowincjała. W sposób szczególny witam także i młodzież ze szkoły z Warzuchewki razem z dyrekcją. W sposób szczególny miło nam, że jest wśród nas reżyser i autor tego dramatu, pan profesor Mirosław Drazik. Witam serdecznie. Za chwilę będziemy uczestniczyć w tym właśnie dramacie poświęconym księdzu Jerzemu. Bardzo proszę wszystkich o wyłączenie telefonów komórkowych na ten czas. Nie wyciszenie, ale wyłączenie. Wyciszenie, tak, bo nie dzwonimy. Dlatego też bardzo proszę o wyciszenie czy wyłączenie. Proszę o zabranie głosu pana profesora. Ekscelencjo, księdze biskupie, czcigodni księdze rektorzy, bracia i siostry. Zanim obejrzymy spektakl, zanim powiem kilka słów, chciałbym się podzielić tu troszeczkę, ponieważ jest to blisko 11 listopada. Wysłuchamy trzy teksty patriotyczne, bardzo krótkie, w wykonaniu takiego urodzonego recytatora Ryszarda Dominiaka, a po nim Ola, uczennica Długosza, zespołu szkół katolickich im. Długosza, która zajęła drugie miejsce w konkursie imienia księdza jego Popiełuszki i jeszcze na dodatek recytowała wiersz z tego tomu, gdyby ksiądz Jerzy pisał wiersze. Ona uczestniczyła także w wrocławskim spektaklu Przytanie 5. w rocznicę beatyfikacji. Zapraszam serdecznie do mikrofonu. Podejdźcie tutaj. Nie stąpał nigdy w życiu swym po kwiatach, lecz żył tylko dla idei. Miesiące długie w kałamatach, o wolnej Polsce tylko śnił. I zapał jego i praca szczera wydała dzisiaj wielki plon. O, znamy bohatera, każdemu sercu bliski on. Marzenia cudne się spełniły, wysłuchał modlitw jego Bóg i zgnębione wrogie siły i zwyciężony podły wróg. Błogosławieni, którzy w czasie gromów nie utracili równowagi ducha, którym na widok spustoszeń i złomów nie płynie serc pieśń rozpaczy głucha, którzy wśród nocy nieprzebytej cieni nie tracą wiary blaskrannych promieni. Błogosławieni, albowiem ich męstwo
wielkiego gmachu wrota im otworzy, gdzie razem z chwałą króluje zwycięstwo bez twardych kajdan i tych obroży, które na ziemi noszą upodleni, ten raj się tylko dla silnych zieleni. Błogosławieni, błogosławieni, albowiem ich syny będą zbierali z ich ziaren owoce. I wśród zmartwychwstań porannej godziny, gdy słonko rankiem zamigoce, będą wołali duchem podnieseni za ojców sprawę kraj nas się rumieni. Ojczyzna to kraj dzieciństwa, to miejsce urodzenia, to jest ta mała, najbliższa ojczyzna. Miasto, miasteczko, wieś, ulica, dom, podwórko. Na początku ojczyzna jest w dzieciństwie poznaje się kwiaty, zioła, zboża, pola, łąki, słowa czci, ojczyzna się śmieje. Na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki, a potem rośnie, krwawi i boli. Wiatr chmur rozdziera. Chcieli zabić, wymazać imię, ciało rozszarpać jak wściekłe psy, rozwłóczyć po bunkrach, rozproszyć po lasach, przydusić wolny oddech klapą bagażnika. Samochód zapłakał jak jerozolimskie niewiasty. A oni rzucili miłość w ramiona Wisły. Matka naszych rzek przyjęła jak wtedy jego święte ciało na błękicie Golgoty. Zlituj się, zlituj nad tymi, co z latarkami słów udają światlejszych od ciebie. A mnie? Czas zepnie klamerką dokonań, zaniechań. Podliczy dokładnie sumę trwóg, bo w innym celu wciąż idę drogą. Tak mi dopomóż Bóg. Nie powitałem jeszcze, ale to ze względu na to, że jest to rzeczą oczywistą i na całym mieście naszym, w całym mieście rozplakatowane ogłoszenia, na którym są te informacje. Są obecni wśród nas księża Salezjanie, którzy przygotowali tę sztukę razem ze swoimi przełożonymi z Wyższego Seminarium Duchownego z Lądu. Witamy ich bardzo serdecznie. I też pan Jan Stocki z Rady Miasta Włocławka. Witamy bardzo serdecznie. Za chwileczkę zobaczymy 13. wystawienie dramatu Ksiądz Jerzy Modlitwa Milczenia w wykonaniu aktorów z Lądu, z Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. Przyznam się, że odczuwam lekkie drżenie serca, ale i zarazem spokój, bowiem zespół został zmieniony po wakacjach. Doszli alumni pierwszego roku. Zobaczymy, jak się sprawią. Mogę się ci podzielić Państwu taką tajemnicą. Jest wśród alumnów również Ukraińcy, Białorusi, czyli możemy powiedzieć, mamy zespół międzynarodowy. Dodajmy może oklaskami chłopakom troszeczkę otuchy. Dobrze. Dziękuję w ich imieniu. Za chwileczkę zobaczymy dramat, który składa się z trzech części. Narodził on się na prośbę Polonii Wiedeńskiej, gdy książka ułożona przez Joannę Jasińską z Kowala, ksiądz Jerzy, gdyby ksiądz Jerzy pisał wiersze, dotarła do naszych rodaków.
Są w niej najpiękniejsze fragmenty kazań księdza Jerzego i moje wiersze, które układają się w taki monolog, a jednocześnie one tworzą dialog ze fragmentami kazań. Akt pierwszy zawiera kontekst historyczny i on ma nowoczesny charakter takiego aktu multimedialnego. W drugim zobaczymy trzech panów uwikłanych w zło. W każdym z nich starałem się odnaleźć cząstkę dobra. A trzeci akt jest aktem, który zbliża się, próbuje odkryć tajemnicę o życiu, śmierci i męczeństwie. Jest to akt, ja bym powiedział, bardziej radosny. W Wiedniu on będzie śpiewany przez chór w stylu gospel. Zobaczcie, co zrobili z trzeciego aktu. Będziecie Państwo mogli porównać, bo przed chwilą z drukarni chciałem podziękować bardzo serdecznie wydawcy tej książki, panu Januszowi Warkowskiemu z Brześcia Kujawskiego. Jest książka, jest 100 płyt, ale książek jest trochę więcej. Serdecznie zapraszam, można ją nabyć, będzie po spektaklu. Na ile to będzie możliwe, postaram się postawić autograf. Proszę Państwa, ja poproszę jeszcze o brawa i takie serdeczne podziękowanie dla pana Janusza Borkowskiego, który w cudowny sposób łączy biznes z sprawowaniem kultury. Nie może być z nami, bo odbiera jakąś ważniejszą nagrodę w Warszawie właśnie z dziedziny biznesu, ale sądzę, że przy najbliższej okazji będzie można go też poznać. To tyle, co chciałbym powiedzieć. Życzę Państwu chwili zadumy. Zastanawiałem się nad tym, dlaczego tak się stało. Dlaczego ksiądz Jerzy został umęczony i ten szlak jego męczeństwa, zaczynający się w Bydgoszczy, biegnie przez Toruń i kończy się tutaj. Ostatnio myślę w ten sposób. Jestem przekonany, że z tej ofiary zrodzi się coś bardzo, bardzo dobrego i niektórzy mówią, że narodzi się we Włocławku właśnie pod skrzydłami błogosławionego księdza Jerzego nowy ruch, światło, życie. Zobaczymy, czy tak będzie. Ja chciałem podziękować, nie będę, żeby nie przedłużać, przede wszystkim księdzu biskupowi seniorowi, który od początku wspiera te moje działania w tej właśnie i jednocześnie promujące, mówiąc takim nowoczesnym językiem, księdza Jerzego. Ksiądz Jerzy jest postacią szczególną. Uważam, że on jest teraz nam bardzo, bardzo potrzebny. Dziękuję bardzo.